Kochani, co można powiedzieć na temat uprawy ogórków? Wydawałoby się, że każdy wszystko wie, że wkładamy ziarenka do ziemi, ogórki rosną, albo rozsady, ogórki rosną, podlewamy i tyle. Ale nie wiem, czy wiecie, że to, czy my rzeczywiście potrafimy uprawiać ogórki, czy nie, to jest zweryfikowane dopiero w tym momencie, kiedy po kilku miesiącach wyjmujemy kiszonego ogóreczka ze słoika i albo on jest sprężysty, chrupiący, albo jest tak zwany kapieć. Jeżeli jest kapieć, to znaczy, że popełniliśmy błędy. Jeżeli jest wspaniały, jędrny, chrupiący, to znaczy, że dobrze uprawialiśmy ogórki, ale przede wszystkim znaczy, że dobrze je podlewaliśmy. Bo kluczem do właściwej, pięknej uprawy i zbiorów ogórka jest jego właściwe też podlewanie. Ogórek lubi bardzo ciepłe miejsca, lubi słońce, lubi też, kiedy ziemia wokół niego jest ciepła. Lubi też być podlewany ciepłą wodą. Pamiętajcie, jeśli to jest tylko możliwe, nie podlewajcie ogórków wodą prosto ze studnia, to drugie? Z pompy, albo tak jak ktoś ma na przykład kran przy domu, z takiego ujęcia miejskiego na przykład, tak? Bo to jest woda, która jest bardzo zimna. Najlepsza woda do podlewania ogórka to jest taka, że gdy włożycie do niego dłoń, to jest to przyjemnie ciepło-chłodna woda. I taką wodę ogórek lubi. Co jest bardzo też ciekawe, nie wiem, czy o tym wiecie, że jak już ogóreczek rośnie, to on ma taką umiejętność, potrafi tak zrobić, że jego miąższ może być o wiele chłodniejszy, aniżeli temperatura otoczenia. Ten ogórek w środku może być nawet od 6 do 10 stopni Celsjusza chłodniejszy, aniżeli temperatura powietrza. Dlatego jest nam tak przyjemnie w upalne dni jeść ogórki. Ogórek potrzebuje bardzo dużo wody. Mówiliśmy o tym, że pomidor potrzebuje metr kwadratowy powierzchni, na której rosną 4 pomidory, potrzebują 7 litrów wody na ten metr kwadratowy, a metr kwadratowy ogórków potrzebuje aż 20 litrów. To znaczy, że on bardzo lubi wodę, bardzo, ale właśnie powinien być podlewany odpowiednio, czyli musimy zadbać o to, żeby bezpośrednio tutaj, przy tej łodyżce, dać ogórkowi jak największą ilość wody. I jeśli to jest tylko możliwe, to podlewajcie ogórki punktowo, czekając z wielką przyjemnością, aż ten ogóreczek, ta ziemia, wchłonie całą tę wodę. W zeszłym roku właśnie tak intuicyjnie, punktowo podlewaliśmy ogórki, kierując się też oszczędnością wody. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy o tej zasadzie i nasze ogórki zachwycały wszystkich, nas również. I z 4,5 metra kwadratowego uprawy ogórków uzyskaliśmy 150 ponad słoików ogórków. Czyli w ten sposób podlewamy ogóreczka. Tu powiedzmy jest 0,5 metra kwadratowego, to powinnam co 4 do 6 dni wlać 10 litrów wody na pół litra, na 0,5 metra kwadratowego pod ogórki. Nie podlewamy ogórków codziennie. Właśnie tu jest ta tajemnica, że jeżeli my damy dużą ilość wody jednorazowo, na przykład 1,5 litra wlejemy pod taką roślinę jedną, to ona dotrze do tej warstwy gleby głębiej, tam gdzie jest system korzeniowy i on od spodu będzie sobie pobierał tę wodę przez kilka dni, nawet jeżeli tutaj na zewnątrz będzie nam się wydawać, że jest sucho. Musimy zaufać temu. Wlaliśmy odpowiednią ilość wody, więc na pewno ogórek taką ilość ma. Ogórki można uprawiać wszędzie, oczywiście w gruncie, pod osłonami, w donicach, w workach. Będzie nam pięknie rósł i pionowo również. My w zasadzie
prowadzimy tylko uprawę ogórka pionową, ale musimy pamiętać o tym, że taki pęd może urość nawet do 2 metrów, o czym mogliśmy przekonać się w zeszłym roku i musieliśmy dorabiać stelaż, bo okazał się być za krótki. Ciekawostka jest taka, jeżeli chodzi o ogóreczki, że może pomóc osobom, które na przykład mają nieświeży oddech, bo wtedy wystarczy, że plasterek ogórka włożymy sobie tutaj, położymy na podniebieniu i przyciśniemy do podniebienia językiem na 30 sekund i ten nieprzyjemny zapach z ust znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ogórek. Ze względu na to, że ma krótki okres wegetacji, bo sadzimy go 15 maja, a już wczesną jesienią zbieramy ogórki, czyli on krótko rośnie, jest rośliną intensywnie rosnącą i dużą, ma dużo liści, jest wysoki, ma owoce, to on potrzebuje dokarmiania, zwłaszcza w tym okresie, kiedy już zaczyna rodzić ogóreczki. I wtedy wystarczy, że tutaj zrobimy wokół czy między ogórkami, na przykład między 2 ogórkami, zrobimy taki rowek i na przykład głębszy troszeczkę rowek, i w ten rowek włożymy troszkę obornika. I tak na przykład zrobimy co 3 tygodnie 2 razy. To w zupełności wystarczy. I to należy zrobić, zwłaszcza jeżeli ziemia, w której posadziliśmy ogórki, nie miała dostarczonego obornika. My akurat staramy się mieszać ziemię z obornikiem, mamy ziemię kompostową, mulczowaną ziemię, więc nie musimy tego robić, ale jeżeli nie zadbaliście o właściwą glebę dla tego żarciuszka, no to po prostu będziecie musieli to zrobić. I jeszcze jedna ważna rzecz, że ogórek w okresie wzrostu potrzebuje azotu, więc w każdej grządce, w której jest ogórek, sadźcie fasolę. Jak zobaczymy na te grządki na zewnątrz, tam jest mnóstwo posianej fasoli, bo jest to roślina, która potrafi wyłapać z powietrza azot i dzięki różnym procesom przekazać przez korzenie innym rosnącym na tej samej grządce ten potrzebny do wzrostu składnik, więc powinna znaleźć się fasola. Jeżeli teraz ogórki uprawiamy na przetwory, głównie do kiszenia, to musimy zadbać o to, żeby nie stosować jakichś chemicznych środków do nawożenia czy ochrony roślin. Niech to będą tylko naturalne składniki i środki. Tak więc, jeżeli wasze ogórki, albo idziecie do kogoś i jecie ogórki, wiosną, tak jakbyście przyszli do nas z wizytą i mój mąż poczęstowałby was ogórkami, to one, mimo tego, że spędziły tyle miesięcy w słoiku, są właśnie chrupiące i jędrne. Nie tylko dlatego, że nie stosowaliśmy nawozów sztucznych, również dlatego, że a może właśnie głównie dlatego, że dostarczaliśmy tym ogórkom odpowiednią ilość wody. To jest roślina, która ma w sobie bardzo dużo wody. Jeżeli tej wody jest za mało, to zaczyna tworzyć w miąższu puste przestrzenie, które pokażą się nam właśnie podczas kiszenia. I potem gryziemy takiego ogóreczka, a tam jest w środku dziura i wypływa ten cały sok. I to znaczy, że musimy przemyśleć kwestię podlewania ogórków. Więc podlewamy punktowo, dużo wody na jeden raz, co 4 dni i wszystko będzie dobrze.